Słowo do duszy, mój ukochany braciszek. Od pewnego czasu doświadczałam cichutkiego pukania w drzwi serca mego. Jednego dnia stało się ono wyraźne i zapoczątkowało wydarzenie, które zaraz po nim dokonało się w miejscu, gdzie przebywałam. Zaraz weszła moja mama, lecz nie była sama, chociaż się nie odwracałam i całą siłę swej duszy wytężałam w obronie, nic nie uszło mojej uwadze, wewnętrznie wszystko pojmowałam, co dokonywało się. Namacalna nienawiść, sam szatan w mojej mamie wszedł. I z nieludzką złością wyrzucił zamordowanego do śmieci. Moja mama wyrzuciła go jak odpad. Piekło stąpiło w to miejsce, a ja, tuląc mego braciszka, który spoczął na panu Jezusie, w moim wnętrzu, drżąc cała, walczyłam wewnętrznie aby ich Bożą mocą otulić. Moja mama zabiła mojego brata, wyrzuciła go, mojego ukochanego braciszka. Przychodził do mnie mój braciszek, o którym nigdy nawet nie słyszałam, i spoczywał na panu Jezusie, skoro tuliłam go mocno do siebie. Wchodziłam w pojmowanie Jego istnienia. On, na Panu Jezusie, jest w tej chwili tak samo w Królestwie Bożym, pod osłoną, jakby płaszczykiem z materiału, który duchem mogłam dotknąć, aby go poznać. Nie od razu wszystko zrozumiałam, co mówiło mi Słowo. Te doświadczenia za każdym razem były dla mnie dramatem istnienia, wchodzeniem w przepaść śmierci we wnętrzu moim, która nie posiada dna. Doświadczałam śmierci samej siebie, jakby mnie samą zabito w moim braciszku, pojmując stan istnienia braciszka. Rozumowałam w duchu Jego rany, które są ranami zadanymi Jego ciału, a które wciąż, choć żyje On w Bogu, są żywe. Zrozumiałam, jak bardzo konieczne jest wynagradzanie Mu za odebranie Mu życia, choć On żyje w pełni Boga. Gdy w dzień pewnego świętego. Zakonu świętego Franciszka, słuchałam Eucharystii, zostałam uderzona nagle prawdą, a porażenie to zdolne byłoby mnie uśmiercić, jak uderzenie błyskawicy. Ten materiał z płaszczyka mojego brata to materiał Franciszkańskiego habitu zakonnego, a ten płaszczyk przecież widziałam. Każdy chłopiec, kandydat na ministranta u Ojców Kapucynów nosił taki. Mój braciszek miał być zakonnikiem. Od początku swego istnienia nadane było mu miejsce kandydata na brata świętego Franciszka, powołanie, które miał rozwinąć za życia doczesnego swego. Nie pozwolono mu jednak na to, i już przez całą wieczność pozostanie w tym stanie, jako kandydat na zakonnika. Nikt nigdy nie przeżyje jego życia, nikt nie przywróci mu go, już nigdy nie będzie tak, jak miało być. To jeszcze nie wszystko, dopiero teraz zrozumiałam. Dlaczego w obecnych czasach brakuje księży, zakonników czy sióstr zakonnych? Bóg ich powołuje do życia, do pięknego przeżycia swej doczesności z Nim, lecz to człowiek niszczy plan Boga, odbierając życie człowiekowi, nim wydane zostanie na świat.